Rekord 265 to jest FIFA 18, zagrajmy mecz towarzyski Polska kontra Nowa Zelandia. Tak. Tak. Rozpoczynam mecz. Pominę hymny, żeby mi nie nakrachał troski nie dani. Wystarczająco już. Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Jacek Laskowski. W sparingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczy. No, z tego miejsca można strzelać. No, będzie gol. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Grosicki! Świetnie! Brawa do bramkarza! Znowu ratował zespół! Teraz już pewnie chwytając piłkę! Przeciwnicy przejmują piłkę! Polacy atakują! Może uderzać na bramkę! Piękna interwencja! Odzyskali piłkę. Jedną zmianę przeprowadzę. Dobra. W środku pola. Nie, gra piszcie. Piłka trafia do przeciwników. Marka wywolnego miejsca do ocenia strzału. Brawo, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. No, ucieka obrońcy. Strzela! No, gdyby nie on, byłby gol. Mączyński. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ale on się teraz cieszy. No, duża wina bramkarza przy tym golu. Łatwa sytuacja dla napastnika. Golkiper wyraźnie źle ustawiony. Spójrzmy na to z innego kąta. Zobaczmy na rezultat. 1 do 0. Może stąd strzela, ale wspaniale. Karol Grosicki. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Łukasz Piszczek! Zdecydował się na strzał! No uwaga, strzał, ale zablokowany! Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. Powtórkę kontrowersji, nie będzie ewidentny gol samobójczy. Nie wiem, co chciał zrobić w tej... Przepraszam, moment. Wiem, co to było. Niestety. Zalaję. Oj tam. Wybaczcie, drodzy widzowie, za ten go sam mógł, ale to... Nie chcąc, to było po prostu. Sytuacja, ale zdecydowanie mu nie wyszło. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Tomasz. Hmm.
No, w takich sytuacjach sędzia zazwyczaj wstrzymuje grę. I tak właśnie się stało. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i dalszą ta gadka jest jak najbardziej zasłużona. Interesująca zmiana. Muszą być pewni swego. Zamiast wymienić napastnika na napastnika, wprowadzają kolejnego i to w sytuacji, gdy prowadzą. Zamiast defensywy wzmacniają napad. Wiadomo przecież, że najlepszą obroną jest atak. Tracą piłkę. Kardy. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Kurde, nie tak. Gdzie ty się kierowałem? No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Dobrze dograł. Piłka zagrała do Lewandowskiego. Jędrzejczyk. Pierwszej połowy międzynarodowego meczu towarzyskiego. Było to ciekawie. Zgadza się. Mam nadzieję, że utrzymają formę po przerwie. Więc mamy zmianę. Pierwsza połowa spotkania za nami. Wiele emocji i ciekawej gry. Co przyniesie druga? W takiej formie tych piłkarzy stać na 90 minut gry na pełnych obrotach. To zapowiada pasjonującą drugą połowę spotkania. Ostrzelał atak rywala na własnej połowie. Grosicki. Blisko pole karne. Może spróbować uderzenia na tarkę. Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują wprowadzenie. No i popatrzmy na ujęcie z tej kamery na ten bramkę. Dobrze się stało, że ten gracz opuścił boisko. Groziła mu druga żółta kartka i w konsekwencji czerwona. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Jest zawodnik na czystej pozycji. Pięknie, pięknie, pięknie gol dla Polski! No jestem wzruszony! Właśnie piękne w futbolu, że takie chwile się zdarzają. Dwa gole, jeden po drugim. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny ruch bramki. Fantastycznie przymierzył. Trzymajnego to nie jest wynik, w którym wszystko jest już przesądzone. No to miejsca na strzał. Kapitalny strzał Lewandowskiego. Fantastycznie umieścił piłkę w siatce. Błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie.
No i proszę, udało się odegrać piłkę. Jest okazja do strzału. Zabrakło tu szczęścia. Nie ma bramki. Lewandowski. Jest groźny. Nie ma gola. Ładnie główkuje. Robert Lewandowski. Nieporozumienie i strata piłki. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Odzyskali piłkę w środku pola. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Na wejście, przejęcie piłki. Martinkej. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Dobre przejęcie podania w środku pola. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Z tej pozycji może uderzyć. Niestety za krótkie podanie. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest druzgocąca. 5 minut dzieli nas od końcowego gwizdka. Reed. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Lewandowski. Robert Lewandowski. Będzie strzelał! Świetnie, brawa dla bramkarza. Może uderzać na bramkę. Brawo, Polacy! Jeszcze jeden gol umacniający ich prowadzenie. Z przyjemnością oglądałem ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali przeciwnika w każdym elemencie. Są dzisiaj dla rywali bezlitośni. Lada chwila arbiter zagwiżdża po raz ostatni, a oni znów strzelają. I będziemy mieli zmianę w drużynie polskiej. Jaką łatwością atakujący dochodzą do sytuacji, jak pewnie je wykorzystują. To się nazywa zwycięstwo. Czasami mecze towarzyskie bywają, jakby to powiedzieć, nudnawe. Ale nie ten. Zgadza się. Zwycięzcy w pełni zasłużyli na wygraną. Dosłownie zmierzczyli. Ale imponujący wynik i całkowicie zasłużony.